dziwnie to wygląda. Robert, wyjeżdżamy z cmentarza. Ale na szczęście nie widać, skąd wyjeżdżamy. Chociaż! Byliśmy na romantycznej randce na cmentarzu. No dla ciebie to są romantyczne miejsca, zapomniałem. Och, nie, wcale nie. Nie wieczerzasz na grobach? Nie. A wyglądasz, jakbyś wieczerzał. Śniadam. Tutaj jest w miarę równa trasa, więc możemy zacząć mówić, jaki właściwie jest cel tego nagrania, bo być może się zastanawiacie. Jadąc do Gliwic, mamy zamiar opowiedzieć wam pewną historię, która mogła się skończyć zupełnie inaczej i mogła się skończyć dość tragicznie. Tak, otóż zrobiłem lampę. I to samo w sobie jeszcze nie jest żadną tragedią. Chodzi o lampę sufitową, która dawałaby nam bardzo ładne... Cicho! Która denerwuje cię nawigacja. A teraz sobie wyobraź, że mówi twoim głosem. Wyłączyłem go. Go. Tego idiotę. To miała być lampa do studia, w której, tak. Którą mieliśmy oświetlać plan. Zgadza się. Pomysł lampy urodził się z mojego lenistwa, bo stwierdziłem, a Jarek też jest leniem, więc na to przystał, że nie ma sensu za każdym razem rozkładać statywu, świateł, podłączać tego wszystkiego. Zróbmy tak, że po prostu wchodzimy, pstryk kontaktem i działa. Jarkowi się pomysł spodobał, zrobiłem projekt lampy, kupiliśmy potrzebne materiały. A że jestem leniem, to najbardziej mi się spodobał pomysł, że Zembrzycki zrobi to wszystko sam. Tak, no, dokładnie tak, a ja się świetnie robiąc to wszystko sam bawiłem. No i... W międzyczasie Robert przesyłał mi zdjęcia z budowy tej lampy, myślę, że to jest dobry moment, żeby je pokazać. No to właśnie tak wyglądała ta lampa, tutaj Robert z poważną miną się podświetlił. Gdzie się ryjesz? Z poważną miną się... Podświetlał? Tak, tak. Wysłałem nawet Jarkowi zdjęcie, demonstrację, jakie światło daje ta lampa, bo naprawdę działała dobrze i wyglądała również dobrze. Powiem więcej. Po zamontowaniu w studio działała i wyglądała jeszcze lepiej. Nie uprzedzaj faktów. Ale nie uprzedzam faktów. Zrobiliśmy dokładnie tak, jak w czeskim serialu Sąsiedzi, Pat i Matt. Czyli zabraliśmy się... Wykonaliśmy kawał absolutnie fachowej roboty po prostu. No więc najpierw wykonaliśmy otwory w suficie. Uprzedziłem Roberta, że trzeba uważać, żebyśmy się nie przewiercili przez kabel. No więc... Więc po każdym odwiercie za pomocą próbnika sprawdzaliśmy, czy prąd w lampie będzie. No i za każdym razem był, więc powiesiliśmy lampę, włączyliśmy światło i nic się nie stało. Więc zdjęliśmy lampę i okazało się, że co prawda była faza, ale nie było masy. Tak. I Robert szybko znalazł miejsce, gdzie się przewierciliśmy przez kabel. Rozkuliśmy to miejsce. No i w tym momencie zostały już tylko 3 śruby z 4. Czekaj, zreperowaliśmy kabel. Zreperowaliśmy kabel. I zreperowaliśmy go tak super, że ja nie zwróciłem uwagi, że jak się naciągnie, to się zrobi zwarcie. No więc wywaliło bezpieczniki na korytarzu, po włamaniu się do skrzynki Tauronu. A, najpierw jeszcze, bo Jarek tutaj wygodnie pominął pewien fakt, mianowicie kolega Jarosław najpierw stwierdził, że to jest poważna awaria i trzeba dzwonić do elektrowni. No tak, no, no bo tam się nie można dostać do tej skrzynki. No jak można, przecież jest otwarta. Tego nie wiedziałem. No więc Robert przywrócił napięcie, zresetowaliśmy korki, zaizolowaliśmy kable, podłączyliśmy. A i po drodze jeszcze okazało się, jak to w starym budownictwie z epoki Gierka, że sufit składa się z tony luźnego, jakimś cudem trzymającego się kupy piasku i prętów zbrojeniowych. I oczywiście zgadnijcie, w co się wwierciliśmy. Tak, w pręt zbrojeniowy, więc zostały nam 2 otwory. Tak. I nie, te otwory, moi drodzy, nie przebiegały w jednej linii. Tak. W końcu lampa zawisła. Wszedłem z odkurzaczem, zrobiliśmy zdjęcia próbne, które widzicie w tej chwili. Wyszło super. Rewelacyjnie, to jest dokładnie to oświetlenie, o jakie nam chodziło. Ty nagrałeś chyba nawet film próbny. Nie, telefonem tylko, aparatu nie zdążyłem wyciągnąć. Ale telefony chyba masz, ten film jest, możemy go w tej chwili wam pokazać. Tak to wyglądało, uważam, że rewelacyjnie. No więc jeszcze, jak widzicie, szybko odkurzyłem.
poszedłem do łazienki umyć ręce. I szykowaliśmy się, żeby nagrać, chyba to miało być 8-bitowe szaleństwo. Tak. Odświeżone pierwsze, tak. I w tym momencie usłyszałem pierdut. Ja siedziałem wtedy obok, usłyszałem to pierdut i pomyślałem sobie, nawet tam nie wchodzę. Nawet tam nie wchodzę. Jak wszedłem do pokoju, to zobaczyłem Roberta, żałuję, że go nie sfotografowałem. Czy możesz spróbować oddać swój wyraz twarzy wtedy? No po prostu ukryj twarz w dłoniach, jeśli możesz to zrobić. No, siedziałem tak po prostu. Ja tylko powiedziałem... mamy zdjęcie z tego, co zostało z lampy. Masz? I pokażę wam, jak wygląda również nasz sufit. I słuchajcie, to jest najlepsze teraz. Lampie tak naprawdę oprócz tego, że pękła w niej pleksa, nic się nie stało. Pękła również rama. Poza tym nie podłączaliśmy jej potem do prądu Zembrzyc, więc nie wiemy, czy ona działa. Działa na 100%. Mam. Na 100% miała się utrzymać naszymi życzeniami na suficie. A co tam się może zepsuć w lampie? Co się może zepsuć? Połączenia, miliard połączeń twoich, które lutowałeś. No i co trąbisz, łysolu jeden? No i co trąbisz? On ma BMW. To jest 90, debilu. To dlatego jedziemy. Dlaczego nie jestem zdziwiony, że to jest BMW? I trzy pasy zmienić oczywiście, bez kierunkowskazu. Czwarty w tej chwili już zmienił. Stary. Kierowców BMW nie obowiązują kierunkowskazy. Przepraszam, dobrych kierowców BMW, ale kurde, w 5 przypadkach na 10 akurat, nie ma kierunkowskazu. Akurat buractwo się przesiadło ostatnimi czasy na Audi, także... Przy okazji obraziłeś także użytkowników Audi. Tak, no o to nam chodzi, no nie? Obrażamy wszystkich. Tylko kierowcy starych Mercedesów są spoko. Mówiąc krótko, zamówiliśmy nowe pleksy i mamy nadzieję, że lampa będzie działała, a dlaczego robimy to nagranie? No bo staramy się przetestować system nagrywania w samochodzie, ponieważ już wkrótce pojawią się goście w tym aucie, mam taką nadzieję. Inni niż ja. Tak. Można jeszcze dodać, żeby było śmiesznie, że tą nową pleksę do lampy, żeby ją wskrzesić, zamówiliśmy z miesiąc temu już. No i na tym poprzestaliśmy. Za każdym razem, jak wchodzę do przedsionka studia, włączam kontakt i nic się nie dzieje. Tak, musimy to wreszcie zrobić. Także to właściwie tyle chcieliśmy powiedzieć chyba. Tak. Życzymy Państwu miłego dnia. I dokąd się mają kierować? No czekaj, zobaczymy. Nie, teraz jedziemy drogą szybkiego ruchu, więc... Na Patronite'a. Kierujcie się na Patron... Każda złotówka się liczy, chociaż tak naprawdę najniższy próg to jest 10 zł, ale już za te 10 zł może wasze nazwisko pojawi się na końcu naszych filmów i wiemy, że może to być jakiś rodzaj satysfakcji dla was. Dla nas każde wsparcie jest ważne, bo sprawia, że czujemy się potrzebni, no i że wiemy, że robimy to dla was. Tak. No i wy jesteście naszymi szefami tak naprawdę. Zgadza się, a ja powiem jeszcze tylko tyle, że dla was to jest 10 złotych, a dla nas to jest 10 dobrotych. Także. A to ładne. Powinieneś zostać poetą. Robert świetnie pisze, muszę wam powiedzieć. Ładne mam pismo, wiecie. Piórem. Nie przedłużajmy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. To już się nagrywa? Tak, Jarosławie, to już się nagrywa. Nie mów do mnie Jarosław, wolę Jarek. Nie mów do mnie Jaruzelski, nie mów do mnie Jarosław. Jaruzelski to jest w ogóle twój wymysł, nikt go nie używa. Tak. To jest mój wymysł. Znaczy, to był taki facet kiedyś. Był.